Dzień dobry, drogie raki. Co do końca miesiąca sierpnia może się u Was wydarzyć? Aniołowie i przodkowie przychodzą z wiadomością od astronoma. Mierz wyżej. No bo czemu nie? Czemu się ograniczać? Pamiętasz, drogi raku, gdy byłeś na przykład dzieckiem, wypowiadałeś swoje życzenia. Czy to na widok spadającej gwiazdy, czy miałeś inny symbol, który miał spełniać Twoje życzenia, wtedy nie dałbyś się nigdy przekonać, nie dałbyś nigdy negować tego, że się nie spełni, spełnienia Twojego marzenia, nie dałeś negować. Co się dzisiaj zatem dzieje, że nie chcesz spełniać swojego marzenia, że się boisz, że nie chcesz spojrzeć wyżej? Nie ograniczaj się, mierz wyżej i tutaj jest taka uwaga, by umieć pokonywać swoje ograniczenia. I uwierzyć w to, co do tej pory uważasz i definiujesz jako niemożliwe do spełnienia. Jakieś też Twoje marzenie, drugi raku, które powolutku, po cichutku już wypowiedziałeś, robisz coś w tym celu, na ten czas mogą się spełnić. Na ten czas mogą się spełnić, jeżeli tylko w to uwierzysz i w ogóle będziesz wiedział, czym jest to marzenie, które jest właśnie Twoim takim najprawdziwszym marzeniem w zgodzie z Tobą, z Twoimi potrzebami, z Twoją ścieżką, która Ciebie interesuje, która byłaby spełnieniem dla Ciebie. Twoje aspiracje i marzenia są w zasięgu ręki, pamiętaj o tym, realizuj się, nie bój się. Oczywiście pustelnik stojący tutaj obok mógłby powiedzieć, no jak to, no jak to, przecież on jest zatrzymany, jeszcze myśli. Myślenie nie boli, myślenie jest potrzebne, medytacja jest potrzebna, zajrzenie w głąb siebie i taka introspekcja są potrzebne, żeby właśnie określić swoje potrzeby, żeby też zwizualizować sobie, już siebie w czasie dokonanym nawet, co do tego marzenia, o którym tutaj myślisz. Wtedy zbierzesz się na odwagę. Pustelnik też w tym czasie oczywiście nie tylko mówi o manifestacji marzeń, o myśleniu wyłącznie o sobie, izolowaniu się. Mówię o tym, że może to być czas, kiedy ty, raku, potrzebujesz ciszy i spokoju, potrzebujesz pomyśleć, potrzebujesz też zauważyć czyjeś emocje, które no, gdzieś są pomijane. Pokazuje się tutaj osoba starsza, mentor, który gdzieś będzie takim filozofem życiowym i będzie chciał ci coś powiedzieć. Odkrywanie siebie rzeczywiście tutaj jest pokazane do końca sierpnia, ale pamiętaj, że pustelnik to też są sprawy mówiące o samotności i alienacji, o tej samotności z potrzeby, samotności niestety z powodu losu i trzeba zwracać uwagę na osoby, które czują się samotnie i aby wyjść do nich z sercem, aby coś im podarować, aby podarować też dobre słowo, aby się pojawić, zadbać o te uczucia. Pustelnik mówi o tym, że czas przemyśleń i potrzeby refleksji może się pojawiać u niektórych z Was. Wszystkiego dobrego, drogie raki. Pozdrawiam.